No i wreszcie podchodzi Zolin. I jeszcze moment i ruszyły. Dobrze przyjął start Eckler. Eckler i Elburz walczą o prowadzenie. Trzecia jest Princessa D. Na czwartym miejscu Auza, dalej Destino, ostatni Zolin. Ale konie raczej, teraz się troszkę stawka rozciągnęła. Początek był, na początku konie były to dość mocno zgrupowane. Elburz i Eckler, te dwa konie na prowadzeniu. Dalej Princessa D, która galopuje wraz z Auzą. Destino, ostatni jest Zolin. Półtora kilometra do celownika, Elburz na czele, za chwilę będzie miał 1400 metrów do celownika, Elburz, Eckler, Auza, Princessa D i Zolin galopujący wraz z Destino na końcu stawki. Elburz wciąż na czele, Eckler wciąż drugi, to już tak od dłuższego czasu, trzecia Auza, Princessa D tuż koło niej i razem galopują Destino i Zolin razem na ostatniej pozycji. Elburz wchodzi w pierwszy zakręt. Elburz, Auza. Poprawia teraz Princessa D. Elburz wciąż na czele. Eckler, Auza i Princessa D razem. Teraz Princessa D troszkę poprawiła, jest druga. Tuż za Elbursem. Ostatni w tej chwili Zolin. Tuż przed nim galopuje. Nie, teraz już razem z nim Destino. Elburz wciąż na czele. Elburz, Princessa D. Trzecia jest Auza, cofnął się zdecydowanie Eckler. 600 metrów do celownika, Elburz wyprowadza konie na prostą i sporo przy tym zyskuje. Biegnie blisko kanatu. Elburz, Auza, Princessa D. Elburz, Auza, polem Princessa D. Elburz przy kanacie, klacze próbują go atakować polem. Elburz, Auza, Princessa D. Ale Elburz dzielnie się broni, 200 metrów do celownika i wciąż ma przewagę. Bliżej niego jest Auza, trzecia Princessa D. Elburz, Elburz, Auza, 100 metrów do celownika i Elburz ma już zdecydowaną przewagę. Nie przegra tego biegu. Elburz, Auza, Princessa D, czwarty Destino, piąty Zolin. O i teraz w stylu rodeo kończy Eckler.